Mamon, analiza minerałów i wojsko wie za dużo. Witam serdecznie na wieczorku mitów z Mamonem. Spartiatik! Reklama! Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko na start, pierwszy link z opisu, zachęcam do używania. Wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie, dzięki, że używacie. Współpraca nadal trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Dzięki, że używacie już tyle czasu. I co? Idziemy na Enebę bez przedłużania. Pokazuję już co i jak. Pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, wejdź. LOL, enter. Tu masz, jak się wczyta, o, rzeczy do ligi. Tu główna strona, możesz coś zobaczyć. Tu są polecane dla ciebie Trending Games, no niestety lordcy, nie patrz po prostu na nie, ale inne gierki oczywiście warto, ale najlepiej, o co to jest to ładowanie, nie wiem, gry, Steam gry, o to jest najważniejsza rzecz tutaj i tu masz giereczki, co no do aktywacji na Steamie, nie, o God of War kosztuje 8 dyszek już, ale ładnie cena spadła, pamiętam jak za 140 kupowałem, ale to było jeszcze przed Ragnarokiem. I dobra, co tu jeszcze masz? To co no, najlepiej sam se przejrzyj. Jak może coś znajdziesz dla siebie, bo ja nie wiem co ty chcesz widzu, tak? Ja to bym, o, Postal 2, giereczka dla mnie, wiesz o co chodzi? Dla dziadka, o, Batmanik, o, rozumiesz, o, Mortal Kombat? Jakieś nowe? Pewnie nie. Coś tam chyba nowego wyszło. Nie wiem nawet. W Mortal Kombat to ja na PS2 ostatnio grałem. O, Quarry. Fajne też giereczka na kanale jest. O, Alex 1. Droższy niż dwójka. No way. Czyli tak jak myślałem. Dwójka to po prostu sraka. Ale można kupić 18 zł, a może będziesz się bawił w miarę, no 18 zł można rzucić, rozumiesz, i przetestować, chociaż chyba już lepiej ta jedynka, lepsze ma oceny, a to tylko 2 zł więcej. No co, wejdź sobie widzu, przejrzyj, może coś znajdziesz, jak nie masz co grać, liga cię znudziła, nie wiem, Minecraft, Roblox cię już znudziły, bo już grasz po 10 godzin, może sobie coś znajdziesz nowego. Ja zachęcam, pierwszy link w opisie, wybierz sobie co chcesz i dzięki, że używacie Eneby ode mnie. Serduszko dla was, oglądajcie sobie film dalej. Kibicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Dzisiaj analiza teorii spiskowych, Pepo Foil. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawia niesłychanie pięknie przed starym. Wszyscy dobrze się umali, chociaż był wyjątek. Widzicie? Charakteryzuje się wysoką zawartością kwarcu, więc kwarc musi mieć jakieś właściwości, nazwijmy to chemiczne, które sprawiają, że kamień jest elastyczny, bardziej... A to jest dalsza część tego, co było ostatnio chyba, dalsza, bo tam ucięło. ...niż na skruszenie się, powiedzmy, no nie? I teraz wyobraźcie sobie, wszędzie kwarc teraz jest używany, ja pewnie odkryli to gdzieś tam, zaczęli na tym kwarcu kminić i doszli do różnych wniosków z tym kwarcem. I wiesz, jeżeli masz dwie płaszczyzny, które są idealnie równe i położysz gdzieś je tam, jedną na drugiej, to siła grawitacji sprawi, że one będą tak jakby do siebie dolegały bardziej, powiedzmy, no nie? Więc to też ma na pewno znaczenie grawitacja jakaś przy tym budowaniu, prawda? Bo nawet tam mówili, że po trzęsieniu ziemi grawitacja sprawiała, że one wracały na swoje miejsce. Czyli na pewno były pod pewnym kątem pewnie układane, żeby w razie czego mogło to się zsunąć z powrotem i wpasować. O, zobacz. Tu on coś mówi nawet, że jak plastelina, że jeden z tych kamieni właśnie, że kilka było na wymiar i jeden był filerem i właśnie oni uważali, że te niektóre specyficzne kamienie właśnie miały jakąś specjalną konsystencję, które tak jakby, to tak jakbyś miał ścianę i w ścianę co któregoś klocka wsadzał gumową cegłę, wiesz o co chodzi? W momencie, kiedy jest jakieś trzęsienie, to te gumowe klocki sprawiały, że ta reszta pracowała. Tylko trzeba było mieć wiedzę, gdzie te klocki wsadzać. I oni ją mieli. Czy ktoś chociaż w 1% wie, czy tak było, czy mamon całkowicie bierze to z miejsca, gdzie światło nie dochodzi, o tak powiem, żeby nie być ofensywnym. Widzicie?
przeczytajcie, gość był Hiszpanem, ale jego mama była Inką, więc miała tą, nie miał tą wiedzę bezpośrednio od rodziców. Przekazano. Mało tego, jego mama była księżniczką Inków, więc musiała posiadać wiedzę z najwyższego dostępu, poziomu władzy. Z obsydianem pracowali. To by było dla mnie dziwne. Ja bym w to nie uwierzył. Co? Bo obsydian jest zbyt kruchy. Kamienia obsydianem nie rozpieprzysz. To właśnie więc odwrotnie jest. To kamieniem rzeźbisz w obsydianie. Co też wam wczoraj powygodne do pracy takim czymś. Ciepły kamień gotowy. No tak, no tylko że ci przeanalizowałem ci właśnie, ziomuś. Czyli jeżeli nawet, załóżmy, żeby pracowali tym obsydianem, to ile oni by musieli mieć sterty tego obsydianu więcej niż ich powierzchnia państwa, żeby to zbudować, te wszystkie rzeczy. No nie? Dobra, zapisałem to, ale na razie to patrzę. Wiecie, o co mi chodzi? To mi trochę nie pasuje. I on na przykład będzie w tą kulę z obsydianu. Uwielbiam oglądać ten kanał tak samo, Demolition Ranch. I jeszcze ma drugi taki kanał na temat swojego tam jakiegoś tam życia. Ciekawy jestem, ile wytrzyma. No też właśnie, to akurat wiem. Witam, Katret. Jeżeli chodzi o nacisk, trzeba to trzyma, dać, ale jeżeli witam. Miałbyś tym uderzać, ciosać i robić, to ci się rozpadnie w ręku tak jak porcelana. Pokruszy ci się. Właśnie do tego dążę. Jakieś wątpliwości jeszcze macie? Jeszcze macie Joker. Jakieś wątpliwości? Ale względem czego? Ostre, tak, ale noża nie używasz do cięcia granitu. Tego do cięcia pomidora. Zobacz jaki nacisk. Uwaga. To już w drobny mak pęka. Powiedz mi, jak dziękuję za 33 lata. Granity? Dziękuję w takim razie. Ile tego materiału potrzebujesz, jeżeli miałbyś to robić? Bo dla mnie to jest niesamowite. No ja naprawdę, wiedząc jak to jest kruche, po prostu nie jestem w stanie to sobie wyobrazić, że ktoś puka kamień. Mordo, jeżeli miałbyś pukać w kamień, żeby go obciąć takim czymś, to po pierwszym pęciu to byś nie miał narzędzia. To musiałbyś mieć przy sobie, żeby zrobić kamień wielkości piłki, to musiałbyś mieć chyba z 5 ton obsydianu. A to masz nagranie, masz nagranych Inków, jak chcieli to, tak? Ale powiem szczerze, że teraz tak, właśnie to co on powiedział, że możliwe, że po prostu tamten rodzaj był słabszy, a ten mówi, że wytrzyma więcej, mówi do 60 ton. I ja mu wierzę, bo jest faktycznie to. Tylko teraz, kolejny raz. Jak oni by rozróżniali w tamtych czasach? To kolejna ciekawostka. Bo tak jak w tych ścianach tłumaczyli, to tam w tych kamieniach, w tym granicie, w czymś tam były śladowe ilości krzemu, kwarcu czy coś tam, tak? Więc może tym się różnił też obsydian, że może tamten nie miał tego czegoś, jakiegoś pierwiastka w sobie. Maria, jaka analiza, ja nawet nie wiem, co ja oglądam. Jak mi się obudziło tak... 3 w nocy, na telewizorze leci jakiś kanał historyczny, teorie spiskowe jakieś. Ty nie wiesz, co oglądasz, ale się obudziłeś i już leci. Jak oni by byli w stanie to zweryfikować wtedy? Którymi narzędziami to robić, którymi nie? To kolejny raz pojawia się wiedza, której nie ma. 16 ton. Zobacz, jaki huk. Stary Gypsy Cosmic. Ja tego nie wiedziałem. Ja mówiłem o tamtym konkretnym, co tłumaczyli. I bardziej mi chodziło to o kwarc. Niż o krzem. Tak, przyjawia, to jest prosta sprawa. Tu wymieniłem jako jeden składników. Ale wiem, że jesteś łajzą i że się musiałaś... Wyobraź sobie, że szkło ma 2 razy więcej, więc dlaczego nie używali narzędzi... Czyli teraz... I teraz mi wytłumacz. I teraz mi wytłumacz. Czemu używaliby w takim razie obsydianu, który się rozpala, a nie szkła, które jest dwukrotnie bardziej odporne? No i to mi nie pasuje, mówię. Dlatego Co? Dlatego ja tych wielu tych rzeczy z tych różnych takich źródeł nie rozumiem po prostu i chciałbym wiedzieć dlaczego. Mamon zaczyna widzieć, że są dziury w tych teoriach spiskowych. Widzicie? I tego nie akceptuję. A nie mówię, a okej, tak powiedział youtuber, więc tak jest. Mamon się budzi. Powaga.
prawa fizyki i logika, którą się kierujemy, po prostu przeczą tym wielu rzeczom, które oni mówią. Szkło... Jak... Nie jest szkło trudniej obrobić, łatwiej. To ty szkło do pieca wkładasz i formujesz. To nieprawda jest, co powiedziałeś teraz. Szkło jest, kurwa, jeden z najłatwiejszych do obróbki, wystarczy temperatura. No teraz tak, a to co, kiedyś nie umieli ogniska rozpalić? No nie uwierzę ci to akurat, morduś. Skoro metal wytwarzali, to i szkło by potrafili, bo to jest... Więc wziąłeś. Nawet nie ma, bo to jest same głupie z założenia. Skoro rzeźbisz w obsydianie kamieniem, to jest niemożliwe w drugą stronę. Bo ja poważna takie... analiza, czy obsydianem się da pociąć kamień, to jest chyba o to chodzi. Ty mamonowi, ja nie wiem, o co mu chodzi. Oglądamy 7 minut i ja nie wiem, na co patrzę. Nie wiem. Rzeźbienie metalem w drewnie w drugą stronę to nie działa. Wiesz o co? Kto rzeźbi w ogóle w metalu? To jest drewno. Co się... O co mi chodzi? Dlatego dla mnie to jest takie niebywałe, że oni mogliby używać narzędzi. To by im się pokruszyło według mnie. Mordo! To już teraz... Dobra, widzę, że... Panie Edzio, muszę ci wytłumaczyć konkretnie jak małemu dziecku. To już powtarzam. No to okej. Okay. No to... Mieli ogniska, czyli mieli ogień, czyli umieli to na pewno... mieli piece. Mieli... Na człowieku... Nie wiem, naftę, nie naftę, jakieś wynalazki. Więc jestem pewien na 100%, że byli Inkowie? W stanie uzyskać temperaturę do palenia na człowieku piasku, skoro mieli metalowe i jakiegoś innego stopu jeszcze narzędzia. No tak ci to wytłumaczę, bo widzę, że trzeba. No, obsydian jest naturalny, a szkło trzeba stworzyć, więc no dlatego używali obsydianu, bo był dostępny po prostu. Ale nie wiem, o czym on mówi. Ja nie wiem, czy Inkowie umieli szkło aż tak by robić, żeby narzędzia powstawały. Nawet nie wiem, czy w ogóle potrafili, ale to trzeba by się dowiedzieć. A nafty na pewno nie mieli, to już jest scum. Że ty się wiesz, że w ognisku masz taką temperaturę. Ja w przynosi znaczy, powiedziałem, używali jako ogólnie, takiego. Że mieli ogień, więc na pewno nauczyli się go w różny sposób wykorzystywać. Zwiększać temperaturę, zmniejszać, bo to, wiesz... To byłeś tam, tak? Od tlenu, na przykład dopływ tlenu odpowiedni z odpowiedniej strony, to też zmienia już wtedy, wiesz, ten... Przestań węszyć. Masz rację, widzu, wybacz. Muszę to akceptować razem z Łamonem, lecimy. Jak piec masz w odpowiedni sposób zrobiony, też jest inna temperatura już generowana. No dobra, ale tu i tak chodzi mi głównie tylko o to, że szkło byłoby dużo bardziej wytrzymałe, a obsydian w ogóle praktycznie nie jest do takich rzeczy. Normalnie to zamówię sobie jakiś obsydianowy młotek i pokażę wam, że gwoździa tym nie wbijesz. Obsydianowy młotek? Da się coś takiego kupić? Obsydianowy młotek. O jest, w Guild Wars 2. Przyjdzie do mnie na czas? Teraz jeszcze kolejna sprawa. Dla widza. Kto mi pisał o tych 600 stopniach, to ci zaraz obalę twoją teorię tak, że fikołka na łóżko zrobisz i wjeżdżasz do spania od razu. No. Który to cwaniaczek o tych stopniach pisał? Edzio. Ale co? Ognisko ma 500 do 800 stopni, a krzemowe szkło robisz 1700. Jaka jest temperatura topnienia metalu? Tfu, złota. Dziękuję. Dalej. Co? Chodzi o to, że jeżeli mieli technologię i temperaturę do obróbki złota czy innych tych, już wam to w precyzyjnie wezmę, to i takie coś by zrobili. Bo to jest różnica paruset stopni. Skoro udało im się wymyślić, jak z 300 stopni do ponad 1000, żeby obrabiać metal, co, złoto, coś zrobić czy coś, to wydaje mi się, że też mieliby, żeby zrobić szkło. Co? Ale nie można wpisać, czy Inkowie umieli tworzyć szkło. Zaraz się dowiem. Aha, nawet nie ma czegoś takiego w internecie. Chyba się nikt tym nie zastanawia nad tym. Bo pewnie nie umieli.
Za dużo czytania. Ale jest tego dużo. Mamon mógłby się dowiedzieć, zamiast cały czas mówić, wydaje mi się. Ale to trzeba by poszukać. Inkowie nie potrafili tworzyć szkła. O, no i to im wystarczy. No to było prawdopodobne, że nie potrafili. A ze złotem, no to jest oczywiste, że potrafili. Przecież wszystkie te cywilizacje płaciły takie haracze w złocie. Nic nie było nigdy o szkle. Ale to w sumie, no nie wiem, po prostu może nie wpadli na szkło, no. W starożytnym Egipcie potrafili szkło otworzyć, ale takie prymitywne jakieś tam było bardzo drogie. Inkowie uznali, że to pieprzą i nie będą se tworzyć szkła. Nie wpadli na to. Poza tym byli dużo krócej niż starożytni Egipcjanie, no to może mniej czasu mieli. Witam Toma za 26 lat, dziękuję bardzo. No, ale wiecie, o co mi chodzi, że jednak mieli jakiś tam poziom, jakąś tam wiedzę mieli na ten temat. Więc wydaje mi się, że jeżeli potrafią... Zatem różnica w stopieniu złota, wytworzeniu szkła jest gigantyczna, no. Topić złoto, to wystarczy temperaturę znaleźć, znaczy się, no, taką dać dla złota i je stopisz. A szkło to już jednak trzeba wymyślić proces technologii wytwarzania go. I tego po prostu nie wymyślili. I tyle. Obrabiać złoto, to potrafiliby też i inne rzeczy. No chyba, że mi powiesz, że złoto też obsydianem obrabiali, to nie mam pytań. To trochę różnice. Oczywiście, mordeczko, że jest bardzo duża różnica. Ja cię rozumiem, tylko wracając do tego, że skoro no wpadli na to, że tak, powiedzmy kiedyś to ogniska mieli tylko, później tak, ktoś wymyślił, młody, jak młody zrobić, żeby złoto móc przepalić, to podejrzewam, że później wpadli na to, by jak jeszcze piasek stopić. Ja ci przedstawiam po prostu tok rozumowania, że jeżeli potrafili zwiększyć temperaturę z 300 do 1000, to podejrzewam, że i wyżej by też dali radę. Ale wiadomo, to tylko domysły, tak? To domysły. No tak, ale wracając do matury. Rzeczy, które są twarde, są kruche, więc da się je skruszyć, powiedzmy, tak? Spójrz na lód. Lód jest twardy sam w sobie, ale się kruszy. A, tak, jest też opcja, że po prostu nie znali recepty. Egipcjanie mieli szkło ze statków kosmicznych. Tak było. Dzięki, Tirowski, za 10 lat. No zaraz 100, masz rację. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek nie wiem, czy wiecie, ale gdzieś tam na pustyni... Teraz wyobraź sobie, że już gdzieś jakieś testy były na wcześniejszych urządzeniach. No to nie wiemy się, co na pustyni. I teraz tak, zapamiętajcie po pierwsze, primo, jest jedna główna... Dzięki, na przykład 14 lat. Dziękuję bardzo. ...bada na całym sobie. Jaka? Że jeżeli firma jakakolwiek na świecie może upublicznić jakąś technologię, to wiedz, że wojsko ma 100 razy bardziej zaawansowaną, o której nie wiesz. Możecie to zaobserwować na przykład na planach bombowców jakichś zwiadowczych Stanów Zjednoczonych, że te, które teraz ujawniają, że były, to są niewykrywalne dla radarów, to były projekty z roku 50 czy 60. A masz dopiero 70 lat później odtajnione. Więc jeżeli oni teraz takie coś do publicznej wiadomości dają, że jest możliwe, to wojsko może mieć taką technologię według mnie, że nie jest w stanie tego pojąć. Wiecie, o co mi chodzi? Bo postęp technologiczny napędza wojsko, takie inne te potrzeba, taka różne przeważnie, bo wojsko wszystko zabiera od razu, co jest dobre. Wiecie, o co mi... Może tak było, jak była druga wojna światowa jakiś czas po, ale czy dzisiaj tak jest? 100 razy lepszą technologię ma wojsko niż ludzie? 100 razy to by była przepaść jak od średniowiecza do dziś. To wojsko byłoby... My bylibyśmy jak średniowieczni chłopi dla wojska, tak? No to git. Chodzi... Nie, oni nie zabrali Niemcom nic, mordo. Po prostu, nie wiem, mordo. W tamtych czasach dali im do wyboru. Do więzienia, no tak, albo do nas wszystkie technologie i pracujecie dla nas. My wam dajemy mieszkania, domy, rodziny zakładacie, rzucamy wam tam 5 baniek na konto i pracujecie na wyłączność dla nas z wszystkimi technologiami, albo
się nadożywać do więzienia. To była krótka piłka, mordo, w prawo albo w lewo. I masz 10 sekund, żeby się zastanowić. Albo nie powiem co. I w ten sposób technologię przejęli. Tak mi się po prostu wydaje, że tam była krótka piłka, w lewo albo w prawo. Więcej niż wojskowy reżyser Star Wars, bo tam już dawno było takie coś. Oni to pokazują w Star Warsach, żeby cię ogłupić, że czegoś takiego nie ma. To już istnieje, to był dokument. Posłuchaj. Zresztą jest nawet w historii ujawnione, że tam a to do Argentyny wyjechali, a to gdzieś tam, a to dostali jakiś ten. Przecież to było normalnie wiadome. Edzio, ja nie mówię o polskim wojsku. Bo ja to słyszałem kiedyś takie coś. Wybacz mi, Robix. A dokument pamiętam. I stwierdził, że jesteśmy uzbrojeni gorzej niż Papuasi, bo oni przynajmniej z łukiem biegają. And due to the vitrification. Tak jest raczej. Dobrze mówi. No nie? Ja tu nie mówię o technologii naszego wojska, mordo. Ja mówię o tych takich konkretnych graczach na świecie, co mają dostęp do tych technologii. Którzy napędzają ten cały postęp technologiczny. A nie, człowiek, to tak jakbyś mówił, nie wiem, o wiosce człowieku Papuasów gdzieś. No nie, że mają technologię. Mordo. Nie dlatego... wiem, no to są takie teorie, które tam mają jakieś źródło w czasach II wojny światowej i tam po, że tam zara ci powie, że GPS miało wojsko i potem ludziom dali, ale to jest takie w dzisiejszych czasach pieprzenie bardziej niż realna rzecz. Przecież jak była zimna wojna między USA a ZSRR, to przecież USA takie głupoty wymyślało. Tylko po to, żeby drugich nabrać, żeby tam ci pompowali pieniądze w rozwój nieistniejących rzeczy i niemożliwych. Nie wiem czemu. To chyba, że oni wtedy mówili prawdę i naprawdę Star Warsy, tak jak widz pisał, to istnieje. Ale coś tu śmierdzi. Z tą całą technologią mamońską. Dzięki Wideusz za 2 lata. Nie wiem, widzowie, nie wiem. Będzie The Escapist 2? Tak. Ale kiedy? Pytaj lepiej. No nie wiem, widzowie. Wydaje się to mocno naciągane. Wiadomo, no jakąś tam technologię, którą nie pokazują, pewnie mają, ale czy to jest aż tak zaawansowane, jak mówi Mamon? To w to wątpię. No to może trochę bardziej, no nie wiem. Nie wszystko pokazują, są różne inwestycje też w toku. Przecież w USA to jest w dużej mierze prywatny sektor, więc to jest też konkurencja, żeby nie pokazywać wszystkiego. No to jest, wiesz, to nie jest takie proste, jak mówi Mamon, że dosłownie ufolutki są w wojsku i tylko dają technologię ludziom. Co jakiś czas nowy patch wchodzi. To co mówisz, powinniśmy się bać, tylko tego co teraz wpiszę. Gravity Gun. Gravity Gun dokument. Tego się trzeba bać. Ja to miałem w ufolutkach tą broń. Gdzieś oglądałem jakiś temat na temat grawitacyjnego grawitacji. I robili wyliczenia, że jakbyś, że mordo, to w ogóle nie byłoby potrzeby detonować gdziekolwiek jakiejkolwiek bomby. Nawet w celach takich, wiesz, ten, że nie można ten, bo wystarczyłoby gdzieś na odpowiednią wysokość wznieść się i wysokości bloku, nawet wysokości bloku pręt metalowy spuścić o średnicy 40 cm i on z odpowiedniej wysokości przy pchnięciu w ziemię wywołuje jakieś sejsmiczne drgania na tyle, że na obszarze iluś set tysięcy kilometrów, człowieku, ziemia się przestawia. Czekaj, pręt zrzucony z wysokości bloku powoduje trzęsienie ziemi. Mam on słyszał coś takiego jak w wyburzaniu budynków. Tam raczej nie jeden pręt upadł na ziemię z tej wysokości. Wiesz, to nie ma w dupę sensu. W ogóle. Co to znaczy?
bo siła grawitacji po prostu w dół to ciągniesz, z taką prędkością to uderza, że po prostu impact uderzenia jest taki wielki, że wywołuje tak mocną falę uderzenia, że ona się odchodzi na tak wiele ten. Dziś był dokumentalny kiedyś. Gdzie... Co? Pręd o wysokości bloków? Co? Co? Gdzieś to było, mordo, i normalnie tłumaczyli na ten temat, dlatego jest to wszystko takie ten, bo to nawet na logikę weź, mordo, gdzieś tam kiedyś robił ktoś nawet doświadczenie chyba z Pałacu Kultury, groszówkę chyba zrzucali. Człowieku, gdzieś tam czy twierdzili to, że jak rzucisz groszówkę, to ci przebije samochód na wylot jeszcze pod ziemię. Co? Co w dupę? Jakbyś rzucił grosza z najwyższego budynku na ziemi, to mi się nic dosłownie nie stało. Nikomu. Co on w ogóle mówi? Co on w ogóle mówi? Groszówka z takiej odległości, z wysokości. To wyobraź sobie teraz ileś set ton z góry, co by zrobiło człowieku. To jest nawet logiczne, co ty gadasz. No, gdzieś tam jakieś tam symulacje takiego doświadczenia były... Co ty gadasz, a zrzuciłeś? Ja mówię, że... No, wydaje mi się, że to właśnie na ciebie ten grosz spadł, dlatego mu wierzysz. Niestety, ale prawdopodobnie trafił w mózg. Prowadzane. Ja to poza streamkiem. To zobacz, poszukam tego. Jest po prostu doświadczenie, chodzi o to, że po prostu siła grawitacji sprawia, że ten obiekt po prostu ma bardzo duży impact przy uderzeniu i wywołuje to falę uderzeniową, czy też tam coś tam, że to się rozchodzi. To jest czysta teoria poparta tym, że podnieśli coś, zrzucili i uderzyło i było, tak? No, to nie prawda, jest mister. Teoria, bo jednak ten impact przy uderzeniu faktycznie jest wywoływany, bo to mierzyli, pomiary jakieś robili. Nie wiem, Mamon myśli chyba, że jak zrzucisz grosza z Pałacu Kultury, to on będzie się serio rozpędzał i rozpędzał w nieskończoność, aż przebije planetę. To takie jest myślenie prawdopodobnie i nie wiadomo, ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi w tym, co mówi Mamon, ale to jest jakiś abstrakt, to już jest przesada. Tak, Masa, to prawda. Tak, Black Blue, to prawda. Witam w ogóle, witam. No, osiągnie jakąś tam maksymalną prędkość, taki grosz i tyle. No, przecież ile waży grosz? Ile waży grosz? Przecież to jest taka waga, że nawet przy jakiejś dużej prędkości, którą tam osiągnie, po jakimś czasie maksymalnej, dosłownie nie zrobi nic. Nic nie zrobi. Jezus, sorry. Przecież jak mrówka by spadła z bloku, mrówka, to by, rozumiem, dziurę w ziemi zrobiła. A jak jest naprawdę? Nic się mrówce ani nie stanie, mrówce ani tobie, jak na ciebie spadnie. Mrówka przeżyje, a ty się nawet nie zorientujesz, że spadła na ciebie. Nie ma czegoś takiego. Skąd to Mamon wymyślił? A masz nagranie? Mam! GoPro zainstalowałem mrówce. I co teraz? I jednak to nie jest tylko teoria, bo sprawdzili to, więc jest już tak praktyka. Po prostu tak to działa. Odbanuję tego gościa, ale w mnie przygłupi. Nie w, bo nie ma pojęcia. Nie pamiętam, co to był za film, ziomuś. Nie pamiętam, ale oglądałem. Ja widziałem, jak mrówka spadła z czwartego piętra, zrobiła dziurę w ziemi na 2 kilometry. Jezus. No tak. Nie no, to jest naprawdę porypane. Ale to są rozumowania na... Jak miałeś, nie wiem... 6-7 lat, byłeś na jakimś wysokim budynku, czy coś, się zastanawiałeś, co by było, jakby grosz takiego spadł, czy by go zabił. To są dosłownie rozumowania 6-latka. Bo to przecież to jest oczywiste, żeby się nic nie stało i to jest dowiedzione. Możesz sobie to sam obliczyć, to nie jest nic trudnego. Jego zdaniem grosz, który waży jest o 1 gram, robi takie sobie... No tak, tak, Black Blue, dosłownie on to mówi. To w takim razie czemu na Hiroshima nie zrzucili po prostu grosza? A, no tak. Nie było wtedy groszy. Trzeba było wymyślić bombę atomową.
widziałem kiedyś coś takiego i właśnie robili doświadczenie. Wyliczali najpierw matematycznie, potem przeprowadzali gdzieś jakieś testy właśnie i coś upuszczali. I patrzyli i kładli urządzenia pomiarowe na dole, po czym przemnożyli to przez coś i stwierdzili, że jakbyś z takiej wysokości takoj coś rzucił, to na tyle i na tyle fala uderzeniowa. I to są zwykłe wykładnicze matematyczno-fizyczne rzeczy, które jesteś w stanie wyliczyć z wzoru. To nawet nie musisz ten, wiesz, o co chodzi. No waga plus prędkość, tak, no to jest Lukasz. Właśnie wystarczy, no, żeby to obliczyć, że jakiejś wielkości ktoś musi to faktycznie zrobić, to no nie? I to nie trzeba być doktorem habilitowanym, tylko wystarczy mieć więcej IQ niż 20 według mnie, żeby to wiedzieć. Sam powiedział waga w tym co nie mówił, ale nadal podtrzymuje tego grosza. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nie wiem, on... Sam tak sobie zaprzecza. Tak, Snek dał na Golibordę 5 zł. Ja widziałem, jak mammoń na wózku spadł ze schodów nie, no i przebił nie. ziemię razem z księżycem. Nie pisz tak. 33 lajki. Co ty piszesz? No, pane ile lajków. Po prostu chodzi o to, żebyś zrozumiał, że jednak jest to możliwe, no. On tłumaczy, jak nie rozumiecie, że mimo, że to jest 10 metrów na sekundę i będzie spadało, to powietrze będzie stawiało opór, to się nazywa oporem powietrza i na pewno ta prędkość nie będzie 10 metrów na sekundę, ale dalej będzie dodatnia, więc i tak ten obiekt będzie przyspieszał. Czy wyjdzie na to, że moneta jest tak lekka, że to się tak wyrówna, że siła przy uderzeniu nie będzie wystarczająca, ale to się nie dzieje z innymi obiektami, które są innego kształtu. Na przykład kulka czy coś. Wiecie jak jest? Powietrze stawia opór. Widzicie to przy samochodach. Spoilery nie są. No tak, są aerodynamiczne kształty, tylko że one nie robią tak, że nie ma wtedy siły oporu żadnej, tylko jest mniejsza. No na tym polega ten kształt. To nie jest próżnia w dupę. Mamon... Ja nie wiem, no mamon ogląda filmik o tym, że by się nic nie stało, czy o czym to jest, a i tak mówi, że no tak, no bo to grosza, ale jakby kulkę zrzucić się już tak. Spoilery, jak specjalne, ten, specjalny kształt samochodu, żeby ten opór powietrza... A jakby groszówka ze spoilerem. Niwelował samoloty, wiecie o co chodzi. Groszówka i tak samo ze spoilerem, jest z innymi obiektami, że jak coś innego byś użył, ten... Dziura do jądra ziemi. O tym mówisz, że właśnie jakiś obiekt wyliczali odpowiedni właśnie z jakiejś góry, że jak zrzucisz, to będziesz miał przyspieszenie znacznie większe, że ta siła nie oddziałuje, nie slowuje, a działa w przeciwną stronę jeszcze, bo po prostu tak jakby się stworzy korytarz jakby jakiś dół, nie wiem, jak to jest, i że po prostu jeszcze ciąg się zwiększa i że to właśnie i przy uderzeniu impakcie wywołuje właśnie jakąś falę. Tylko, że właśnie oni to wyliczyli, że to musi nie być wiem, jakaś Black, odpowiednia naprawdę. Wysokość i waga, że to musi być po prostu idealnie taka proporcja, żeby to zaczęło działać i wszystko powyżej dopiero w taki sposób działa. Przecież... A Jezus, dobra. Jestem profesorem, po prostu mówię, no dlatego ja wierzę w takie rzeczy. No, nie. Ej, no w jakie rzeczy wierzysz? Tu nie chodzi o wiarę, to jest nauka w dupę, tu nie masz wierzyć se, bo tak. Tylko masz fakty przed sobą, a i tak mówisz, że byłoby inaczej. Gdyby był inny kształt i gdyby coś tam, i gdyby coś tam. Ja pierdzielę. Ale tak nie jest. Jest jak jest i to tak trzeba patrzeć. A nie sobie wymyślać sytuację idealną, która nigdy nie będzie miała miejsca. No. Wiesz, że istnieje taka kopalnia, w której był kiedyś pożar 60 lat temu i się pali. Nadal ma się palić. Do złotej popołudni. Pensylwanii, tak jest. W ogóle zobaczcie, w jaki sposób w ogóle są właśnie robione kopalnie. Kurwa, o co chodzi? Wszystko jest mniej więcej. No nie wiem, jak mam o to bardziej mówić. Acid mine water. Co? Active mining activity. Jakieś technologie mieli, że widzieli, jak pierwiastki oddzielać. Pane, to jest człowieku. Tak, tak, utlenia się coś i coś zostaje i dzięki temu wytwarza się jakaś siła reakcji, coś tam mówił. No już to mówiłem, zobacz. O, i zobacz. I to jest to właśnie jakiś związek chemiczny, który właśnie... Ale to mamona to nie dotrze. ...że je rozpuszcza. I to jest właśnie to, że oni mogli tego używać do formowania kształtu właśnie, że... Tak jak mówię, tak jak oni gdzieś tam sypali piasek, czy jakieś kawałki małych kamieni i tarli, żeby coś zetrzeć, tak? Tak, tak powiedzmy tutaj. Oni na kamień wylewali jakąś substancję i tarli, to się wżerało, powiedzmy, albo wylewali substancję i tworzyli jakąś reakcję chemiczną, która wżerała się na przykład kamień. I później to szlifowali dopiero, jak już wycięło. No jest możliwości, naprawdę. Ale co? Ale to naprawdę bardzo ładnie wygląda, no nie? Wiecie, o co chodzi. To nawet jest stary, ale to ładnie wygląda, fajnie tak.
Rocks. A, właśnie powiedział, że zmiękczali krawędzie kamienia i ten. Face to jest przód. O, i między łączeniami kamieni ta substancja była i ona działa jak silikon właśnie. To jest to, co wam mówiłem. Jakieś takie gumowe się to wszystko robiło. I pracowało, a nie kruszyło się. I było sztywne, żeby pękać. No zobacz, no stary, uważacie, że komuś chciałoby się taki kształt bez sensu wycinać? Co? Ja nie wiem, to sens miało, żeby gość... Dosłownie taki... dużo dawniej, bo to Inkowie, a Egipcjanie to jest duża różnica czasu, budowali sobie grób i zaprzęgali do tego całe państwo i budowali sobie piramidę. Czemu nie mieliby sobie dla jaj tego wyciąć po nic, skoro budowali sobie piramidę dosłownie po nic? Znaczy ja nie rozumiem, no to są takie czasy, że jeden chłop stał na czele i jak zarządził, tak było, no i się nie pytali innych, czy chce im się, czy nie. Więc ja za bardzo nie wiem, czemu miałoby nie być tak, że ktoś tak zrobił, bo inny tak zarządził. Inkowie wynaleźli pistolet na silikon i kawę Inkę. I kamień 4 dni bez sensu, rozumiecie? Face to przód. Tak, tak, tak. Tak, że masz reverse i averse monety na przykład, tak? Piramidy budowali kosmicznie. Ja wiem o to chodzi, ale no tak jak mówię, no to było bardzo powolny, długi proces tego wszystkiego, tak? No i tak jak... Dzięki Majzal za 12 lat. Bardzo fajny. Jest dzisiaj możliwe, że kończymy Wiedźmina. Mówię, wracając do tego Harpa, te kształty nie są przypadkowe. Uwierzcie mi, te kształty tych wszystkich, tych figur geometrycznych nie są przypadkowe. Gdyby te kształty, koło, trójkąt, kwadrat były przypadkowe... Nie rozumiem, co on chce udowodnić. On chyba myśli, że to jakiś spisek, że ludzie kilka tysięcy lat temu nie mogli używać mózgu. No tak myśli, no. ...przypadkowe czy prostokąt nie występowały... Nawet nie kilka tysięcy. ...randomowo wszędzie. Kucharz okrągłego tak, kształtu, spójrz, pomarańcza, jabłko, arbus, tylko trochę eliptyczny, to, tam to wiesz, o co chodzi. Ale jednak wszystko, zobacz, formuje się w takich kształtach, a nie w jakichś innych, dziwnych. Większość rzeczy ma właśnie jakieś takie pierwotnie naturalne kształty. Symetryczne jakieś. Nawet podejrzewali... A banan? No i spieprzyłeś całą teorię. Masz perma. Tego Harpa? Bo że w, na tak, flagblo, dokładnie. To było ziemi. To były podejrzenia, że to przez to. Zobacz, tak, Lukaszu, no. Latałem w kosmos, komunikuję się to. Tymczasem mam ludzie kiedyś dopasowali odpowiednie kamienie, żeby stworzyć ładny murek. Wierzchołek. No. Ale ludzie dużo bardziej imponujące rzeczy robili niż kiedyś, niż piramida. Jakaś tam, więc czemu mamon tych innych rzeczy nie bierze pod uwagę? Tylko piramidę, jak nie, to nawet nie piramidę, tylko mur u Inków jakiś pośrodku pola. Czemu stożek piramidy był ze złota? Nie wiem, ja mogę tylko przypuszczać. Oho. Przypuszczam, że z mojej wiedzy, którą mam, że jak się popatrzy na wszystkie minerały, w sensie metale, powiedzmy, na ich... przewodniki prądu. Oho, yes, wiedziałem. Gdzieś też oglądałem kiedyś dokumentalny na to, że jeżeli weźmiesz, nie wiem, przykładowo stal, nie jest tak, ale dla przykładu mówię, że jeżeli weźmiesz, to inaczej powiem, że jeżeli weźmiesz, nie będę konkretował, tylko jeżeli weźmiesz jeden rodzaj metalu, dasz powiedzmy 100% mocy prądu, to z drugiej strony otrzymasz 20%, weźmiesz inny stop, dasz 100%, z drugiej strony otrzymasz 40%, dasz inny, z drugiej strony otrzymasz powiedzmy 70%. O czym on mówi? Tak? Maksymalnie czy coś, a dasz złoto i dostaniesz 100%, że tyle ile dasz energii, tyle ci się zwróci. Więc dlatego złoto jest, nie wiem, takim dobrym przewodnikiem. Dlatego macie na tych wszystkich słuchawkach, nie słuchawkach, złote końcówki, to, tamto. Jest najlepszy naturalny przewodnik. I dlatego piramidy, stożki były ze złota, bo przewodzili... Egipcjanie, rozumiem, byli świadomi tego, tak? Według Amona. I co to nie wydawało? Że faraon miał prąd? Żeby po ciemku nie leżał? Jako trup? Czy co? To gdzieś było nawet tłumaczone, no nie? Dlatego najlepszy i takich jakichś tych, gdzie są jakieś ten, są po prostu złote elementy. I wnioskuję, że dlatego to było na czubko piramidy.
To czemu złoto też było w monetach przez bardzo dużą ilość historii ludzi? Bo czemu? To były jakieś tokeny NFT starożytne? Coś takiego? Coś tu jest na rzeczy. Jeżeli miałoby przewodzić coś, to miałoby to robić najlepiej, więc dlatego wybraliby złoto wtedy. Tak, robili gdzieś takie małe piramidki, repliki i próbowali coś. W ogóle tam w ogóle gdzieś jakiś kościół się wypowiadał, że jak oni to sprawdzili, to tam jeszcze woda była. Tam w ogóle jeszcze, słuchajcie, nie dość, że oni mieli elektryczność w tych piramidach, to jeszcze wiedzieli o wyporności. Używali siły wyporności, tej co w paskalach jest liczona, tej siły, nie wiem jaka to jest, jak ona się nazywa. Tak, Black Blue. Ale o czym? Jeszcze jakoś tak, nie wiem jak to się normalnie nazywa, to że oni nawet w piramidzie to jest, bo ta komnata, co jest taka z dołu do góry, to tam jest człowieku rzeka i coś można było zrobić, że ten poziom wody wypychał tą wodę do góry i jeszcze coś się dzięki temu działo, że ta woda działa jak... A to nie było w filmie z Nicolasem Cage'em, co szukał tych skarbów? Był taki film kiedyś. Nie wiem, czy to był dokument ostatecznie, może jednak był, tak jak Mamon mówi. O, w środku. I to też pamiętam, że było coś takiego. Albo no, w Indianie tak Jonesie. Wszystko to może być bzdura, bajka. Zabawa, to, gra. Tak samo oglądałem gdzieś kiedyś dokument. No nie? Widziałem gdzieś kiedyś dokument. Że, nie wiem, przykładowo. Gość teoretyzował, ale posłuchajcie. Zawsze się mówi, że osioł jest uparty, no nie? Najlepsze w jego wypowiedzi jest to, że coś tam kiedyś oglądał, pamiętam, że było coś, żadnych dowodów, no tak. Coś tam kiedyś, prawda? Ktoś... Prawda? Że osioł jest uparty. Inaczej, zrobię to na waszym przykładzie. Przykładowo. Siedzisz sobie, przykładowo, nie wiem, siedzisz na dworzu, prawda? No. W lokalu. Co robisz, jak zaczyna padać grad i cię uderza? Co robisz? Nie, to nie o to chodzi. Nie, no grad cię nie zabija, jak spada. No nie pierdziel, bo... Czemu nie jest większy niż grosz? Bywały naprawdę duże te kulki gradu. Jak to możliwe, że my żyjemy? Siemka, witam serdecznie. Jakim cudem my żyjemy? Witamy cię serdecznie na kanale. Już o pracy mówiłem, siema. I dobra, i teraz wracając do tematu. No co robisz? Zginęła raz baba. No dobra, nie da się z głąbami rozmawiać. Więc czemu tylko jest jedna ofiara? Otwórz oczy. Idziemy grać. Coś innego ją zabiło. Ona coś wiedziała. I nie powiedziała. Chyba już żadnych wątpliwości nie możemy mieć. Chłop żyje w jakiejś bańce, w której jak on coś mówi, to jest święty, a spróbuj powiedzieć, że się myli, albo ktoś się myli, którego akurat ogląda, uważa, że za Boga wiedzy. To zostajesz zwyzywany, zbanowany, okej, bo masz inne zdanie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Wiedza o kobitkach też bierze z takich filmów? GIGECHAD dał na Golibordę 5 zł. Siemano, jestem Gutek, pogromca prostytutek. Jak humorek skończysz dzisiaj Giga tego wieśka? Możliwe, no. Dziękuję bardzo. Nie no, Queen to piękny filmik, no ale... Kurde, ciężkie rzeczy, no ciężkie rzeczy to są. Co Mamon mówi. Naprawdę, co za problem, żeby przeprowadził eksperyment. Poszedłby do Pałacu Kultury i niech wyrzuci grosza i... Zobaczę, czy będą ofiary potem w telewizji mówione o ofiarach grosza. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...